Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mediom, które były dzisiaj obecne w Sądzie Okręgowym w Zamościu. Dzisiaj, czyli 27 lutego 2024 roku, które tak udzieliły tak wielkiego wsparcia medialnego w sprawie zamordowania Ryka Romanowskiego, naszego syna. Szanowne koleżanki i koledzy, bardzo serdecznie dziękuję stacji TVN24, dziękuję telewizji Polsat, dziękuję TVP Info, dziękuję większym i mniejszym stacjom radiowym oraz wielu, wielu innym mediów, ale też tym niezależnym. Szanowni Państwo, to właśnie dzięki mediom, dzięki naszej niewdzięcznej nieraz pracy są widoczne zmiany. Zmiany takie między innymi, że część procesu w sprawie zamordowania Ryka będzie jawna. 25 marca 2024 roku o godzinie 11:30 będzie możliwość wejścia na salę sądu, a to jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, jutro 28 lutego o godzinie 15:30 spotkamy się w miejscu zamordowania Ryka Romanowskiego, czyli w Zamościu przy ulicy Piłsudskiego. Między godziną 15:30 a 16:00 pożegnamy Eryka. Eryka, który rok temu w tym czasie właśnie był brutalnie bity, kopany, a w efekcie brutalnie zamordowany. Zapraszam jutro wszystkich chętnych o godzinie 15:30 w Zamościu przy ulicy Piłsudskiego. Jak tam dojść, jak dojechać, gdzie zaparkować, to znajdziecie Państwo film dostępny na kanale Życie od Nowa. Kilka filmików, trzeba się cofnąć do tyłu, a tam dokładnie zobaczycie, gdzie to jest. Wiem, że mogę na Was liczyć, wiem, że przybędziecie. Raz jeszcze bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za to wszystko, co dla nas robicie, że się za nas modlicie, wspieracie nas duchowo. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam tutaj widzów z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, z Berlina, z Anglii, wszystkich. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia jutro 15:30, będziemy w miejscu zamordowania Ryka, przeżyjemy to, postaram się przeżyć to, co Eryk przeżywał, umierając. On był świadomy, że umiera. On był świadomy, że zostawił sam sobie, porzucony, bez udzielenia mu pomocy. Do zobaczenia do jutra. Dziękujemy.